50 za 10 minut, godzina 18, 50 minut po godzinie 17. W ten sposób podam Państwu godzinę postscriptum Polskiego Radia Łódź. Piątek, 4 kwietnia. Moim i Państwa gościem jest Mirosław Orzechowski, były wiceminister edukacji, członek władz Ligi Polskich Rodzin, który szykuje się do wyborów senackich uzupełniających na Podkarpaciu. To jedna sprawa jeszcze na koniec naszego programu. Zostało 5 minut. Podobno pan skierował do prokuratury okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa publicznego, znieważenia polskiej flagi w programie Kuba Wojewódzki w TVN. Ten dziwny osobnik poważył się podżegać do zhańbienia polskiej flagi. Do tego celu przygotował w studiu naczynie z odchodami psimi. A to chyba sztuczne odchody były. Nie wiem, nie byłem. A oglądał pan ten program? Program oglądałem. Jak dziwię się, że pan ogląda. Nie oglądam, ale ten musiałem. Ale ten obejrzałem, bo ktoś mi powiedział o tym, że tak było. Po prostu przeżyłem to. Czyli powtórkę pan chyba oglądał. Tak, oglądałem powtórkę. Nie oglądam pana Wojewódzkiego. Nie dlatego, że mam coś konkretnie w jakiejś sprawie do niego, tylko po prostu nie odpowiada mi chamstwo, ani taka, bym powiedział, wyszukiwana ekstrawagancja. To jest robione trochę na pokaz. I niech sobie robi... A w tym programie nie spodobało się panu to, że pan Raczkowski, znany rysownik, satyryk, wkładał flagi panie polskie odchody. Tak jak nie ma takiego pokolenia, takiej kadencji Sejmu i Senatu, takiego prezydenta, premiera czy ministra, takiego urzędnika i takiego człowieka, który mógłby pozbawiać Polskę niepodległości, tak nie ma takiego mądrali, który miałby prawo zhańbić polskie barwy narodowe, pod którymi najlepsi Polacy, do których on nie ma prawa nawet dostawiać się w myślach, ginęli, oddawali życie. Są ustawy o randze konstytucyjnej, które chronią polskie znaki. Znaki, pod którymi jednoczył się naród. I każde państwo ma takie prawo, tak podejrzewam. Ja się interesuję prawem polskim. Żaden Łotr nie będzie urządzał z tego widowiska, a pan Wojewódzki podżegał do tego, bo ewidentnie był to program przygotowany, zresztą jest dostępna także zajawka, która była wcześniej, kiedy on zachęcał wszystkich do obejrzenia, bo dopiero będziecie, zobaczycie. No to ja mam nadzieję, że póki w Polsce nie zacznie działać prawo zwierzchnie, to są służby państwa, do tego zresztą powołane, żeby tego pana sprawiedliwie ukarać, ale tak, żeby zapamiętał, że państwo polskie to jest coś, co wciąż trwa, co jest immanentną reprezentacją mnie samego i milionów, 40 milionów Polaków. Jeśli komuś się w Polsce dzieje źle, jeśli ma poczucie, że to nie jest miejsce wymarzone dla niego, to niech się pakuje i wyjeżdża. Ubodło strasznie pana, ubodła ta sytuacja w programie Kuby Wojewódzkiego. A czy nie denerwuje się pan, kiedy w Polsce na trawnikach i kiedy trawniki polskie i polskie chodniki są upstrzone tymi psimi kupami? Ale jak się ma jedno do drugiego? No jak się ma jedno do drugiego? No to przecież to jest kompletnie rozłączna rzecz. Ja nie chcę nawet wstępować w ten... To zły sposób zwrócenia uwagi na ten problem, tak? Kabotyński, szmaciarski i odszczepieńczy sposób. Żaden inny. Ja już pomijam fakt, że na przykład też mam w ZUS-ie taką małą suczkę rudą. No właśnie, miałem zapytać, czy pan też... Mam, oczywiście, że tak, płacę podatki. No więc już teraz nie, w tym roku znieśli podatki. W ogóle kto płaci podatki, to ma... A sprząta pan po swoim to ma w związku z tym, to ma w związku z tym, że płaci podatki pewne, może liczyć na pewne zobowiązania tych, którzy podatki biorą. Myślę, że tutaj jest tutaj gdzieś blisko jedno Czyli drugiego. Czyli to służby miejskie powinny sprzątać, nie właściciele. Panie doktorze, myślę, że nie warto roztaczać dyskusji w tej sprawie. Każdy, kto posiada zwierzątko w domu, musi przede wszystkim zapewnić mu tam byt, bezpieczeństwo. Natomiast... No ale ma też pewne obowiązki wobec Ma obowiązki, oczywiście, że tak, ale panie redaktorze, myślę, że nie powinniśmy kończyć taką dyskusją, tej części dyskusji właśnie tym, tylko pamiątką tego, że ktoś się poważył podnieść
zhańbić polską flagę. No to jeszcze nie kończymy, ale odpowie mi pan, panie ministrze, czy pan sprząta po swoim psie, jak wychodzi na spacer? U nas jest olbrzymi trawnik na Chojnach, na którym wszystkie pieski biegają, po którym wszystkie pieski biegają, bo nikomu nie przeszkadza. Tam nie ma miejsc ani spacerowych, ani noclegowych. W związku z tym one się po prostu załatwiają. Czyli mogą sobie tam te kubki leżeć, tak? Nie, one sobie tam nie leżą w naturalny sposób, jak użyźniają ten trawnik, tak? Tak, ja nie sądzę, że to jest jakiś wielki dylemat. Oczywiście no, tam, gdzie gdzieś to na ulicach czy gdzieś, należy to zadbać, żeby tego nie było. Natomiast no, nie jest to sprawa, która wymaga, jak powiedziałem, hańbienia narodowych znaków. Kiedy pan spodziewa się jakiejś reakcji po tym doniesieniu do prokuratury? Mam nadzieję, że jak najszybciej. Ja chciałbym, żeby w ogóle prokurator nie zdążył się tym zająć, tylko stosowne służby, powołane do przestrzegania w Polsce prawa, zajęły się tym, autorami tego pomysłu, bo oni muszą odczuć polskie prawo. Bo to jest także próba pokazania, że już żyjemy w państwie, które nie ma żadnego własnego prawa, w którym nie działa żadna własna służba, która będzie broniła tego, co dla Polaków najświętsze. A barwy polskie, barwy narodowe są dla Polaków jedną ze świętości. Mirosław Orzechowski, były wiceminister edukacji, członek władz Ligi Polskich Rodzin, były wiceprezydent Łodzi, który będzie się ubiegał w czerwcu o mandat senatora na Podkarpaciu po zmarłym senatorze PiS Andrzeju Mazurkiewiczu. Był dzisiaj gościem programu Postscriptum. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję panu.